Proszę, proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. Witam wszystkich serdecznie, najserdeczniej jak mogę i jak zawsze zresztą. Chciałbym od razu natychmiast przekazać głos Pani Burmistrz, bo jakoś łatwiej mi się mówi, jak jestem drugi. Bardzo proszę. A ja trzeci. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie od razu zwrócić się do artysty i podziękować, że zechciał przyjąć zaproszenie. Dostarczył nam Pan takich wrażeń dzisiaj. Przyznam się, że otrzymaliśmy prezent, coś dla ducha i coś dla ciała. Przeszłam tutaj kilka razy, każdy obraz obejrzałam, one są niesamowite, są piękne. I każdy tutaj niemal, z którym rozmawiałam, twierdzi, że dawno tak pięknej wystawy nie było, takiej magicznej, pięknej. Dlatego dziękuję Panu, że możemy to oglądać i mam nadzieję, że jeszcze będziemy oglądać inne Pana obrazy. Gratuluję pięknych prac. Proszę przyjąć najpierw kwiaty, a za chwilę jeszcze będzie prezent od nas. Poza listem gratulacyjnym od Pana Burmistrza mam jeszcze coś. Wczoraj odbył się u nas walny zjazd delegatów Polskiego Związku Filatelistów i został wprowadzony do obiegu znaczek z ratuszem Miławskim. Pierwszy raz od 60 lat ma on formę takiej karteczki, takiego arkusika. Ostatnio taki arkusik był wydany 60 lat temu. I to będzie miało naprawdę wartość, wielką wartość filatelistyczną, a do tego kartka z Iławą z pierwszego dnia obiegu. Także jest to jeszcze prezent dla Pana. Coś od nas, od mieszkańców. Proszę Państwa, czegoś takiego jeszcze nie było. Dziękujemy Pani Burmistrz. Czegoś takiego nie było. Widzisz, Karolu, jak Cię Iława przyjmuje. Niestety swoje albumy kiedyś mi skradziono, bo byłem kiedyś kolekcjonerem, dosyć takim poważnym tych znaczków. Tak, ale chyba odnowię to i zacznę od tego. Bardzo jako pierwszy, tak? Proszę Państwa, chciałbym Państwa zapoznać z sylwetką Pana Karola. To co widać, to jakby zwykło się mówić, koń jaki jest tak. To widać, takiego widać. Pan Karol urodził się w maju 1961 roku w Kole w województwie wielkopolskim. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Otrzymał dyplom wystawiennika wnętrz. W 1984 rozpoczął na Wydziale Grafiki Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Artysta od początku wiedział, jaką drogę kształcenia pragnie wybrać. Malarstwo, grafika, rzeźba. To był kierunek prestiżowy, postrzegany jako kierunek czystej sztuki. To chyba widać dzisiaj właśnie, że nie bawi się w jakieś tam przemyślenia wielkie, tylko po prostu bierze tą sztukę, tą czystą, tą żywą sztukę, tak jak ją zresztą widać tutaj. Wiedział, że to najwłaściwszy dla niego wybór. Studia grafiki u profesora Jackowskiego i rysunku u profesora Kozłowskiego. Obecnie Karol Bąk współpracuje z kilkoma salonami wystawienniczymi i tutaj chciałbym Państwu podpowiedzieć, pewnie tego nie wiecie, że współpracuje również z Galerią Wprost i Iławą. Te obrazy, które są tu w Iławie, wszystkie mają signum 2016. To są najnowsze obrazy Pana Karola Bąka, za co mu serdecznie dziękuję. Podejrzewam, że Państwo również. Nie słyszę, tak. Witam serdecznie Państwa z bliska i z daleka. Widzę tutaj znajomych z Bielska Białej, z Łodzi, którzy dotarli. O sztuce trudno, ciężko mi mówić, ponieważ o każdym obrazie można co innego powiedzieć. Każdy obraz ma swoją historię i każdy obraz przedstawia coś innego. Poruszam inny temat, inną problematykę. Na ogół może wyprzedzę jakieś pytania, skąd te kobiety, dlaczego te kobiety. Już w liceum to były pierwsze akty, które zacząłem robić. Fascynowało mnie ciało, nie? Na początku. No, a że jestem porównasz hetero to ciało kobiece mnie interesowało, które jak gdyby studiowałem tą anatomię i uczyłem się. Podobnie było na studiach. No, na studiach mój pierwszy profesor Bogdan Wojtasiak na pierwszym roku sprowadzał modelki, które nie bardzo się mieściły w takich kategoriach piękna i były to panie już takie dosyć z przeżyciami i starsze z jakimś artretyzmem,
ale były fascynujące. Były piękne same w sobie, miały osobowość i poza tym no warsztat. Warsztat to wiedziałem od dawna, no to musi być perfekcja. To musi być wykonanie perfekcjonistyczne, żeby można było przekazać wszystko. Jest się w stanie, no, ja jestem w stanie teraz po prostu no, przedstawić wszystko. No, martwą naturę, pejzaż i tak dalej, one się rządzą zupełnie innymi prawami, innym podejściem do tematu. No, można malować cebulę pięknie jak Cezanne, prawda, i naprawdę to są arcydzieła. W moim wypadku chodzi mi o coś innego. To nie tylko ma oddziaływać piękna kobieta, ale ona musi coś przekazywać. Ona jest dla mnie jak gdyby przekazem. Dlatego te kobiety, one nie mają osobowości. Jest tutaj jeden obraz, na pewno Państwo znajdziecie go i będziecie widzieli, że jest to portret. I jest tam, widać osobę, widać, że po prostu konkretna osoba to jest. Pozostałe obrazy to są jak gdyby moje kwintesencje kobiecości w odpowiednich jak gdyby warunkach, w odpowiednim przekazie i w odpowiednim nastroju, klimacie i tak dalej, i tak dalej. One mają wyrazić historię, którą ja chcę Państwu opowiedzieć w tym obrazie. I one są przekazem. One mają taki wyraz, a nie inny. One są młode, stare. Wszystko jest uwarunkowane tym, co ja chcę po prostu Państwu przekazać. Na ile każdy z Państwa potrafi się zagłębić? No niektórym po prostu, no fajna kobieta, ładne. Ten i koniec na tym, prawda? Inny zacznie tam doszukiwać się pewnych symboli, pewnych znaczeń i wchodzi w głąb. To jest mój zamysł, mój jak gdyby cel jak gdyby przekazu, prawda? Jeżeli Państwo uważacie, że wywód tego Pana jest na razie wystarczający, to zapraszam do rozmów face to face. Spotkacie się przed obrazem, przy obrazie, możecie zadać pytania, możecie rozmawiać. A teraz zapraszam zarówno do wystawy, jak i do stołu. Zapraszam. Dziękuję.